27. kolejka piłkarskiej A-klasy, sezon 2011-2012. Jesteśmy w Jasieniu na meczu Stal Jasień kontra Hamar Górzyn. Kamil Chwielasz, zapraszamy na to spotkanie. Ładna, słoneczna pogoda, mnóstwo kibiców dzisiaj w Jasieniu na tym spotkaniu. Miejmy nadzieję, że to będzie bardzo atrakcyjne widowisko i że w tym meczu zobaczymy kilka bramek. Oto skład, rozpoczynamy od gości. Hamar w bramce z numerem pierwszym Marcin Azarowski, numer 13 kapitan zespołu Tomasz Apanowicz, 17 Łukasz Buko, 9 Patryk Kawalir, 15 Paweł Maludy, 20 Dariusz Trela, 19 Robert Semczyszyn, 10 Łukasz Wiktorski i 16 Michał Kawalir. Na ławce rezerwowych Paweł Tomaszewicz, Dawid Dariusz, Janusz Jacek, Bartek Stelmach i Mateusz Semczyszyn. Opiekunem jest Arkadiusz Żyluk. I skład gospodarzy MKS Stal Jasień. Widzą Państwo, jak teraz piłkarze z Jasienia koncentrują się na tym, aby dobrze wejść w to spotkanie, aby dobrze rozpocząć grę w dzisiejszych zawodach i szybko zdobyć prowadzenie. Takie na pewno jest w tym spotkaniu założenie. I Stal Jasień, 12 w bramce Marcin Stankiewicz, 10 kapitan zespołu Mirosław Krzymianowski, 15 Tomasz Korolik, 11 Paweł Lech, 9 Kamil Zaborowski, 5 Krystian Laskowski, 14 Dariusz Silczak, 4 Grzegorz Żurawiński, 20 Łukasz Żurawiński, 7 Bartłomiej Toczaniuk, 18 Mariusz Koryzna i na ławce rezerwowych Michał Prokopowicz, Piotr Pelc oraz Bartłomiej Krawczyk. Trenerem zespołu z Jasienia jest Mirosław Krzymianowski oraz Dariusz Silczak. Obaj panowie to grający szkoleniowcy. Mecz się rozpoczął. Dzisiaj, proszę Państwa, będziemy pokazywać obszerne fragmenty całego meczu. A więc rozpoczęli. Mamy godzinę 17:06. 6 minut opóźnienia i piłka już toczy się po murawie. Krzymianowski. I przy piłce Górzyn. Pamiętają Państwo na pewno ten pierwszy mecz w Górzynie w ubiegłym roku, kiedy to zespół z Jasienia wygrał 1-0, a bramka padła w ostatnich sekundach, dosłownie w ostatniej sekundzie meczu, bo od razu po tym golu arbiter zakończył rywalizację, bramkę strzelił Łukasz Żurawiński. No ale dzisiaj na pewno kibice nie chcą takiej dramaturgii, chcą tutaj zwycięstwa Stali Jasień. Bo jeśli uda się wygrać te 4 ostatnie mecze w tym sezonie, to jest naprawdę realna szansa na to, by w następnym sezonie zagrać w tej klasie okręgowej. Patryk Kawalir na pole karne. No i czyści tutaj, mówiąc kolokwialnie, Tomasz Korolik. Dariusz Silczak. Jego nie było w tym meczu z Alfą Jaromirowice, ale widać, że jest głodny gry. Znakomity dribbling. Silczak. Krzymianowski. Świetnie, teraz rozciągnął grę na prawą stronę do Pawła Lecha. Wczoraj porażka zespołu Relaksu Grabice z Nysą Przewóz 0-3. No i stalowcy z pewnością będą chcieli to wykorzystać. Krystian Laskowski. Dobra piłka do Grzegorza Żurawińskiego, zdąży. Ale jednak szybszy obrońca, będzie aut dla Stali. Pokazuje się już niepilnowany do gry Kamil Zaborowski. Do niego właśnie teraz wyrzucił piłkę Grzegorz Żurawiński. Zaborowski. I piłka wraca do Tomasza Korolika, a ten spokojnie do Pawła Lecha. Paweł Lech wstrzelił piłkę na pole karne. Ta trafi jeszcze pod nogi Silczaka, blisko niego Kawalir. Silczak, Lech. Ma troszkę miejsca, może podejść. Zagrał jednak do Koryzny. Mariusz Koryzna faulowany. Patryk Kawalir chciał kopnąć w piłkę, ale tam pokazał się Koryzna i Mariusz doznał urazu, ale niegroźnego i jest już Koryzna w polu karnym zespołu z Górzyna. Rzut wolny dla Stali. Łukasz Żurawiński jego wykonawcą. Żurawiński dokręcił na pole karne. Jest tutaj Koryzna. Jeszcze nie koniec. Jeszcze raz Łukasz Żurawiński. Ponownie on.
Dośrodkowanie. Jeszcze tutaj okazja jest. Toczaniuk nie ma spalonego. Bartłomiej Toczaniuk, ależ to była okazja. Pierwsza w tym spotkaniu. Tak klarowna dla Stali Jasień. Piąta minuta spotkania w Jasieniu. Stal, Hamar na razie 0-0. Teraz kontuzja Kamila Zaborowskiego. Jest szansa dla zespołu z Górzyna. Mamy uderzenie. Ale nie musiał interweniować Marcin Stankiewicz, ponieważ ten strzał był niecelny. No, Łukasz Żurawiński miał troszkę inny pomysł na rozegranie tego stałego fragmentu gry. A teraz piłka już w polu karnym. Jest Bartłomiej Toczaniuk, ale nie w tą stronę. Jeszcze Silczak, może się przełamie. Silczak! Dariusz Silczak! Stal Jasień, Hamar Górzyn, 1-0. No w końcu się przełamał, ależ kapitalny strzał. I 1-0 prowadzą gospodarze. No proszę Państwa, warto było czekać, warto było czekać tyle tygodni na bramkę Darka Silczaka, no i doczekaliśmy się w takim momencie, kapitalnie to uderzył, z około 25 metrów Dariusz Silczak prowadzi Stal Jasień 1-0. No nie chcę mówić, że to była bramka życia Darka Silczaka, ale jedna z tych ładniejszych w jego karierze, a tymczasem może być szybka odpowiedź. 1-1! Stal Jasień, Hamar Górzyn. 1-1, Rafał Dąbrowski. Zabójcza odpowiedź zespołu z Górzyna. No i zobaczymy, jak teraz to wszystko podziała na gospodarzy. Ależ mamy tutaj mecz, za nami 10 minut i już 1-1. Mam nadzieję, że to dopiero początek festiwalu strzeleckiego w Jasieniu. Faulowany zawodnik z Górzyna, rzut wolny. Jeśli chodzi o sędziów, Tomasz Romanowski jako główny, na liniach pomagają mu Przemysław Gabrycki i Mirosław Skabel. Rzut wolny. No ale do bramki naprawdę spora odległość. Zobaczymy, co zrobi Tomasz Korolik. Potrafi uderzyć. Korolik! Rykoszet! Rzut rożny, sędzia liniowy się pomylił. Tutaj wskazał na rozpoczęcie gry z 5 metra, ale absolutnie tutaj racji nie miał. Dobrze, że główny miał w tym momencie głowę na karku i jest rzut rożny dla Stali Jasień z prawej strony boiska po tym rzucie wolnym, który wykonywał Tomasz Korolik, a tymczasem rzut rożny Łukasz Żurawiński, jego wykonawcą. Zamieszanie w polu karnym i piłka wyekspediowana tylko na moment. Jest kontra zespołu z Górzyna, ale jest też tam, gdzie być powinien. Ustawił się w odpowiednim miejscu i czasie Krystian Laskowski, a teraz ucierpiał Rafał Dąbrowski. Dwóch zawodników gości bierze udział w tej akcji, ale już jest ich coraz więcej. Michał Kawalir. Do swojego brata jest Patryk Kawalir. Gramy dalej przywilej korzyści. Patryk się poślizgnął. Stracił równowagę, sędzia wrócił do wcześniejszej sytuacji i podyktował rzut wolny dla Górzyna. No to jest dobra odległość, z tej odległości można pokusić się o bezpośrednie uderzenie, tak z pewnością będzie. Zobaczymy, jakiej jakości będzie to strzał. Łukasz Wiktorski ustawił piłkę. Czterech zawodników stali w murze. Laskowski, Żurawiński, Lech i Silczak. Zobaczmy. Wiktorski prawą nogą broni Stankiewicz. Kamil Zaborowski. Leży na murawie Krystian Laskowski. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś poważny uraz.
No i piłkarze z Jasienia przez chwilę w dziesiątkę, bo boisko musiał opuścić Laskowski, ponieważ pomoc była udzielana na murawie. Teraz piłka w polu karnym. Wraca ona do Tomasza Korolika z powrotem. Krystian już chce wrócić na boisko, czeka na reakcję sędziego. Już Jasienianie w komplecie. Z autu Zaborowski. Rzut wolny. Trzydziesta pierwsza minuta. Długo Górzynianie zabierają się za rozegranie tego rzutu wolnego. Silczak. Michał Kawalir. Teraz poślizgnął się obrońca, no i stalowcy to wykorzystali. Rzut wolny dla Stali Jasień. Gwizdek sędziego i Łukasz Żurawiński z rzutu wolnego. No ani to strzała, ani to podanie nie wyszło po prostu tym razem. No na pewno dzisiaj do kasy klubowej troszkę pieniążków wpłynęło, bo kibiców naprawdę, naprawdę sporo. A średnio tutaj co trzecia osoba płaci. Bo wiadomo, że nie płacą członkowie, nie płacą ludzie klubu, a także juniorzy, trampkarze. A tak poza tym, no to na pewno dzisiaj 300-400 zł do klubu wpłynie, a przecież tutaj każdy grosz jest na wagę złota, by dograć do końca ten sezon i myśleć już o lidze okręgowej, ale na razie myślimy o tej sytuacji, bo przy piłce jest Górzyn, a konkretnie Michał Kawalir. Jeszcze Michał Kawalir i już stalowcy. Żurawiński do Mariusza Koryzny. Tam jest kompletnie po drugiej stronie niepilnowany Bartłomiej Toczaniuk. Świetnie tutaj zagrał Koryzna. Bartłomiej Toczaniuk, sam Bartek faulowany. To był, myślę, nawet faul na kartkę, ale chyba oszczędzi jeszcze rozjemca dzisiejszych zawodów Michała Kawalira. No i rzut wolny. Albo Mirosław Krzymianowski uderzy, albo Łukasz Żurawiński. Jak Żurawiński, to technicznie. Jak Krzymian, to będzie bomba w kierunku bramki Marcina Azarowskiego. Już za chwilę na te dwa pytania poznamy odpowiedź. Wydaje mi się, że Krzymian. No to zobaczmy, jednak Łukasz Żurawiński, no i tutaj broni Mariusz Azarowski. Dobrze ta piłka leciała, sprawiła, jak Państwo widzieli, spore problemy bramkarzowi. Kolejny stały fragment gry, no i nabiega się troszkę Żurawiński, bo najpierw wykonywał rzut wolny, teraz będzie wykonywał rzut rożny. Jesteśmy w prawym narożniku. Stal Jasień kontra Hamar Górzyn. Na razie 1-1, ale za chwilę wynik może ulec zmianie. Żurawiński. I ponownie przy piłce stalowcy, tym razem Grzegorz Żurawiński. Krystian Laskowski. No i tutaj twardo idzie Laskowski, nie ma przewinienia, Laskowski sam kończył akcję, jeszcze przewrócił się w polu karnym Mariusz Koryzna. Pięć minut do końca pierwszej połowy. Nie, przepraszam, bo mecz zaczął się o godzinie 17:06.
Także jeszcze troszkę więcej. Jeszcze minut 10 pogramy w tej drugiej, w pierwszej połowie. Tomasz Apanowicz. Był tam po lewej stronie niepilnowany Patryk Kawalir. Tomasz Apanowicz widocznie go nie dostrzegł, ale to nie jest zmartwienie Stali, bo piłka już w polu karnym zespołu z Górzyna. Michał Kawalir i rzut rożny dla Stali. No na pewno myślą o bramce do szatni piłkarze Stali Jasień. No i czy tą bramkę strzelą? Znów mamy tam zamieszanie. Ależ dzieje się w polu karnym, ale jednak obronną ręką wyszli Górzynianie. Łukasz Buko i Grzegorz Żurawiński. Aut dla zespołu z Jasienia. Rzut z autu dla Stali Jasień, Kamil Zaborowski. Niedokładnie przedłużył Jarosław Krzmianowski od autu, tym razem zespół z Górzyna. Słabszy okres gry w tym spotkaniu, ale piłkarze na pewno oszczędzają siły na drugą połowę. Odzyskuje piłkę Krystian Laskowski, ruszył dynamicznie, no i został sfaulowany. No teraz już na pewno nie upiecze się Michałowi Kawalirowi. To będzie żółta kartka. Mają problemy piłkarze z Górzyna z Krystianem Laskowskim, który jest dzisiaj naprawdę dobrze dysponowany. Nawet bardzo dobrze, ale nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Rzut wolny dla Stali Jasień i Tomasz Korolik. No i Tomasz Korolik, on wykonuje większość tych rzutów wolnych właśnie gdzieś tam na środku boiska, czy też w jego okolicach. Piłka w siatce, ale gol uznany nie będzie. Był spalony. A to już, proszę Państwa, druga część tego spotkania. Oglądamy w akcji zespoły Stali Jasień i Hamara Górzyn. Na prawej stronie Mirosław Krzymianowski. Krzymianowski zaraz poszuka tam w polu karnym zawodników. Był Michał Prokopowicz, ale broni bramkarz z Górzyna. To Marcin Azarowski. Proszę Państwa, tutaj jest walka na całego. Widać, że remis żadnej z drużyn nie satysfakcjonuje, że tutaj któraś z ekip dzisiaj zdobędzie 3 punkty. Tak myślę, ale czy to będzie Stal, czy Hamar? Przekonamy się tuż po ostatnim gwizdku sędziego. Mariusz Koryzna, wysokość pola karnego. Koryzna tam szuka faulu i jest rzut rożny. No i zobaczymy za chwilę, jak z tego skorzystają piłkarze Stali Jasień. Okazja
dla gospodarzy, a piłkarze z Jasienia mają, to trzeba przyznać, dobrze opracowane te rzuty rożne. Paweł Lech tym razem, nie Łukasz Żurawiński, a właśnie Paweł Lech. I będzie, proszę Państwa, uderzenie, to Czerniuk, ależ przyłożył jeszcze Szylczak! No mój Boże, ależ to był strzał! Bartłomiej Toczaniuk, no Bartek, gdybyś trafił, to byłaby twoja bramka życia. Że ta poprzeczka jeszcze wytrzymała, że ta bramka się nie złamała, to ja jestem po prostu w szoku. Ta piłka leciała gdzieś, nie wiem, 120 na godzinę. No gdyby to wpadło, no to Bartłomiej Toczaniuk oszalałby tutaj ze szczęścia z kibicami i z piłkarzami. Brawo, brawo. Tylko szkoda, że ta piłka jednak odbiła się od poprzeczki. Ale to jest dobry prognostyk na kolejne minuty tego spotkania, że tutaj jeszcze coś się zdarzy. Widać, że Bartek jest podbudowany. I rusza sam Bartłomiej Toczaniuk. Toczaniuk na pole karne. Teraz! Aj, Krzymianowski tam był. Jeszcze nie koniec. Jeszcze Paweł Lech. Paweł Lech. Lech. Stalowcy będą walczyć do ostatniej sekundy. Do ostatniej setnej sekundy na zdobycie drugiej bramki. Będą o tą bramkę walczyć. Już mi się język plącze z tych emocji, koryzna. I nie ma bramki, ale na pewno nie było spalonego. Laskowski do Stankiewicza. Zdążył Marcin i świetnie podał do Tomka Korolika. Ten zgasił piłkę do ziemi i już posyła futbolówkę na pole karne. Jest koryzna. Jeszcze Krzymianowski. Piąstkuje Azarowski. Kto strzeli bramkę na 2-1, to wygra to spotkanie. Tak myślę. To jest mecz do jednej bramki. Kto strzeli, ten wygrywa. To oczywiście moja opinia, mogą się Państwo z tym nie zgadzać, ale piłkę już kilka lat komentuję. Kto będzie szybszy, Zaborowski czy Buko? Zaborowski, nie było faulu, absolutnie, no bez przesady. Była twarda walka, którą wygrał Kamil Zaborowski. Paweł Lech. Stalowcy atakują większą ilością piłkarzy. No tutaj trzeba ryzykować. Remis niczego nie da. Remis przekreśli moim zdaniem już kompletnie o udziale Stalowców w klasie okręgowej w następnym sezonie. Do końca meczu 20 minut. Czasu naprawdę jeszcze sporo. A teraz okazja, sytuacja sam na sam, Buko! Buko i to będzie bramka! Nie ma bramki dla zespołu z Górzyna! Coś niesamowitego się teraz wydarzyło! To jest, proszę Państwa, cud! Bóg jest tutaj ze Stalą Jasień! Wyższa siła tutaj zadziałała teraz! Paweł Lech! Łukasz Żurawiński, to się może zemścić. Teraz do słowa chcą dojść Stalowcy. Łukasz Żurawiński faulowany. Protestują piłkarze z Górzyna. No to proszę Państwa, zaczął nam się mecz. Zaczęła nam się dramatyczna końcówka, bo ten mecz wchodzi już w decydującą fazę. Piłkę ustawił Bartłomiej Toczaniuk. No i tam spojrzał. Kto jest w polu karnym, gdzie mniej więcej posłać tą piłkę, gwizdek sędziego, no i popatrzmy, Bartłomiej Toczaniuk, troszkę za mocno, za głęboko, aut dla Stali, Łukasz Żurawiński do Pawła Lecha, Paweł Lech, nic z tego nie wyszło. No, liczymy tutaj na jakieś 20 minut jeszcze tej rywalizacji. Pamiętamy mecz z rywalem Stargard Gubiński, z traperem Chichy. Były to dramatyczne spotkania. No i też mamy dramaturgię w tym meczu. Ucierpiał Bartłomiej Toczaniuk, ale czy to jest rzut wolny, czy też tylko aut dla Stali?
Będzie konsultacja arbitra liniowego z głównym. Toczaniuk już wstał. Aut dla gospodarzy. Piłka już w polu karnym. Rożny. Rzut rożny. Dla zespołu z Jasienia. Robert na piłkę, Robert! Robert! Dawaj, ty! Artur! Krystian Laskowski, może on lepiej wykona ten rzut rożny. Jest Mariusz Koryzna, jeszcze Toczaniuk, jeszcze Koryzna, jeszcze tłok, jeszcze zamieszanie. Co tam się wydarzy? Ponownie piłka trafia do Laskowskiego. Laskowski, sekwencja zwodów i... aut dla Stali. Laskowski, mało widoczny w tej drugiej połowie, Dariusz Silczak. Właśnie on przy piłce, Dariusz Silczak. Tym razem nie wyszło. No ja mam nadzieję, że Darek się nie zadowolił tylko i wyłącznie tą bramką, którą strzelił w pierwszej części. Jedną z ładniejszych, a może i nawet najładniejszą bramkę na tym stadionie. Choć wiele już widziałem, ale jedna z ładniejszych na pewno. Ale trzeba grać, bo tutaj dzieje się, proszę Państwa. Górzyn też chce ten mecz wygrać, chce zdobyć 3 punkty. I też w jakimś stopniu zrewanżować się Stali za porażkę w Górzynie w październiku. Może powtórzy się historia z tamtego właśnie meczu, kiedy w ostatnich sekundach Stalowcy zdobyli bramkę na 2-1 i stadion oszalał. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Nikt tutaj absolutnie nie opuszcza trybun. Tutaj kibice wyczekują na bramki, szczególnie na bramki gospodarzy, choć z kibiców z Górzyna też jest tutaj całe mnóstwo. No i Górzynianie teraz dłużej utrzymują się przy piłce. Strata i jest przy piłce Paweł Lech. Łukasz Żurawiński pokazuje się już tam na skrzydle Toczaniuk. Żurawiński cały czas on. Żurawiński na wolne pole. Tomasz Korolik cały czas. Tomasz Korolik! No i nad bramką. Tomek! Mariusz Azarowski rozpoczyna grę. Dawa. 15 minut do końca meczu. Michał Prokopowicz. Dobra, to była zmiana za Grzegorza Żurawińskiego. Prokopowicz gra dobrą piłkę. Teraz Paweł Lech do Łukasza Żurawińskiego. Jeszcze Górzyn. Aut dla gości. Teraz Stalowcy muszą podejść bliżej rywala. Coraz mniej siły w obozie Stali, a także w obozie zespołu z Górzyna, bo jest naprawdę dzisiaj gorąco w Jasieniu. Warunki na pewno trudne dla piłkarzy, ale oni chcą ten mecz wygrać. Prokopowicz. Prokopowicz i znów Tomasz Korolik. Jeszcze raz Korol spróbuje, ale to był podobny strzał od tego, który oglądaliśmy wcześniej. No, 2 razy próbował już. No, panie Tomku, może do 3 razy sztuka. Mariusz Azarowski rozpocznie za chwilę z 5 metra. Stalowcy wiedzą doskonale, że ten awans im się powoli wymyka spod kontroli. Jeśli tutaj nie zdobędą 3 punktów, to będzie już trudna sytuacja. Nie mówię, że beznadziejna, ale trudna. A w następnym sezonie też ta A-klasa będzie silna, bo przecież spada Łużyczanka Lipinki Łużyckie. Awansuje z B-klasy Unia Kunice, także też ciężko będzie w następnym roku wywalczyć awans. Bo jak nie teraz, to pytanie kiedy? 14 minut do końca meczu. Teraz Górzynianie, oni też chcieliby w końcu zaatakować, oni też mają tutaj coś do udowodnienia, ale brawo obrońcy Stali, Tomasz Korolik i Paweł Lech, trzeba przyspieszyć, Paweł Lech. Pokazuje się już Toczaniuk, świetnie do Pawła Lecha, na jeden kontakt to rozegrali, Paweł Lech, Łukasz Żurawiński, okolice pola karnego, Łukasz Żurawiński,
Jeszcze szansa był Krzemianowski, ale Azarowski szybszy. Dobrze, Zaborowski. Będzie szybszy Tomasz Korolik. Łukasz Żurawiński. Jest coraz więcej miejsca na boisku, coraz więcej wolnej przestrzeni. A to są już oznaki zmęczenia jednych i drugich. Paweł Lech, kto wytrzyma ten mecz lepiej, to myślę, że rozstrzygnie mecz na swoją korzyść. Łukasz Żurawiński, Michał Prokopowicz, jest Paweł Lech, ale Michał zwleka z tym podaniem, no i to nie był najlepszy pomysł. Aut dla Stali. Dariusz Silczak, no może on ruszy, może on tutaj jakąś indywidualną akcją przesądzi losy tego spotkania. Szansa dla Górzyna. Jest okazja dla gości. Zaborowski. Już wszystko pod kontrolą. Zaborowski do Silczaka. No ruszaj, Darek! Kompletnie niepilnowany Żurawiński po lewej stronie. Dlaczego Silczak do niego nie zagrywał? To Czaniuk. Jeszcze faulował, ale musiał w taki sposób zareagować. Denerwują się kibice. A my mamy zmianę w zespole z Górzyna. Jacek Janusz za chwilę na boisku. Plac gry opuszcza Tomasz Apanowicz, kapitan zespołu. Przekaże opaskę. Teraz kapitanem zespołu z Górzyna jest Paweł Maludy. I opuszcza plac gry Tomasz Apanowicz. Piłkarze Stali już bardzo zmęczeni. Napełniają płyny. I za chwilę wojownicy muszą wrócić tutaj i powalczyć jeszcze o tutaj o 3 punkty. A Panowicz Tomasz, podziękujemy mu za grę. Natomiast jego miejsce... Paweł Lech. Czy jeszcze stać tutaj zespół z Jasienia na te decydujące trafienie? Czy to da się w tym meczu zrobić? Na pewno tak. Michał Prokopowicz faulowany. Paweł Lech za chwilę wykona ten rzut wolny, albo też Łukasz Żurawiński. Jednak Łukasz Żurawiński, a Paweł Lech i Michał Prokopowicz już zmierzają na pole karne. Jest ciekawie tutaj w Jasieniu. Łukasz Żurawiński chyba za mocno troszkę. No nie wiem, czy rozpiera ich siła. Od bramki Górzynianie. Już naprawdę niewiele czasu do końca, 10 minut. Rafał Dąbrowski. Dariusz Silczak. Od autu Hamar. Dobra, tak. Sekuracja, Robert. Buko. Rzut wolny dla Górzyna. No i to jest... To będzie dobra okazja na rozstrzygnięcie tego spotkania. Tak jak mówiłem Państwu, kto strzeli, wygrywa. Trzech piłkarzy w murze. No to zobaczmy, jak to rozegrają. Nic z tego nie będzie. Potrzebna rezerwowa piłka. Jacek do innego. Tomasz Korolik. Paweł Lech.
Pokazał się Krzymianowski. Do niego podanie, Mirosław Krzymianowski. Toczaniuk. Laskowski. Aut dla Stali. Rozpoczyna Bartłomiej Toczaniuk. Paweł Lech źle przyjął i jest kontra. 3-2 ruszają Górzynianie, ale wraca Lech i jest 3-3. Zobaczmy. Jest uderzenie! I tylko jęk zawodu na trybunach. Rozpoczyna grę od bramki Tomasz Korolik. Czas ucieka. A drzwi do klasy okręgowej coraz bardziej się zamykają. Fabulowany Silczak. Ale tutaj nawet nie ma już czasu na ból. Tutaj trzeba grać. Paweł Lech. Mamy taką dramaturgię jak we wczorajszym spotkaniu piłkarskiej Champions League pomiędzy Chelsea a Bayernem. Tyle, że tam mieliśmy dogrywkę przy wyniku 1-1. Dzisiaj tej dogrywki tutaj nie będzie. Dośrodkowanie, Górzynianie i Stankiewicz! Ależ to była sytuacja. Ale jeszcze nie koniec. Jeszcze Łukasz Buko. Zakręcił Lechem. I to jest rzut wolny, na szczęście dla stalowców, nie rzut karny, choć tutaj domagają się jedenastki i Górzynianie, że to miało miejsce w polu karnym. Ale jednak na linii pola karnego ustawił piłkę zawodnik gości, Patryk Kawalir. No naprawdę, naprawdę. Tutaj któraś z ekip strzeli bramkę, ale pytanie która? No tak mi się wydaje. Ale wiadomo, że jeśli meczu nie da się wygrać, no to trzeba go chociaż zremisować. Ale czasu jeszcze sporo, 5 minut, rzut wolny dla Górzyna, Patryk Kawalir. Kawalir i piąstkuje Stankiewicz. Rzut rożny. Bardzo mocno uderzył Kawa. I rzut rożny dla Górzyna. Dobra, to już jest. Patryk Kawalir, rzut rożny. Dobra piłka i Marcin Stankiewicz bardzo pewnie. No i teraz czas na jakiś atak gospodarzy. Od razu Stankiewicz do przodu w kierunku Koryzny. Mariusz Koryzna, Bartłomiej Toczaniuk. Ta dwójka współpracuje ze sobą doskonale, ale akurat teraz przewinił Koryzna. Patrzę na zawodników z Górzyna, no i widzę, że ich ten remis cieszy. Ten mecz naprawdę kosztuje sporo sił jednych i drugich. Jeszcze Krzymianowski świetnie, teraz poczekał, aż ta piłka skozłuje, ale nie zabrał się z piłką. Ograny Prokopowicz, no i to jest szansa Trela, broni Stankiewicz. Toczaniuk, jeszcze jest Mariusz Koryzna. Igor, niżej! Robert! Laskowski, Kawalir, po ziemi. Teraz ma piłkę Paweł Lech i to jest szansa stalowców. Mirosław Krzymianowski na pole karne. Jest Mariusz Koryzna! Azarowski. No ten stadion by tutaj oszalał, gdyby stalowcy dzisiaj zdobyli bramkę, no ale na to się nie zanosi na razie. Chyba to spotkanie zakończy się podziałem punktów, ale poczekajmy do końca, bo dopóki piłka w grze, wszystko się może zdarzyć. Maludy. Widzą Państwo, ile jest teraz miejsca na boisku, ile jest wolnej przestrzeni, to wszystko właśnie zmęczenie. Faul Łukasza Żurawińskiego.
uzupełniają płynne piłkarze z Górzyna i za chwilę rzut wolny. Widać, że Górzynianie grają w tym spotkaniu bardzo zachowawczo. Nie chcą tutaj stracić bramki, ale też chcą bardzo tą bramkę strzelić. Rzut rożny dla Górzyna. O to im właśnie teraz chodziło, aby wywalczyć korner i stworzyć jakiś zamęt w polu karnym. Dariusz Trela. No i za chwilę piłka powędruje na pole karne Stali Jasień. Dariusz Trela. I ma piłkę Michał Prokopowicz. Jest szansa na kontrę. Michał Prokopowicz. Prokopowicz. Mariusz Koryzna. Koryzna. Próbuje sam Mariusz Koryzna. Jeszcze Bartłomiej Toczaniuk. Jeszcze szansa. Czeka w polu karnym Krzymianowski. Mirosław Krzymianowski do Tomasza Korolika. Po raz trzeci Korol próbuje jednak dośrodkowanie. Koryzna. I proszę Państwa, rzut rożny. Ależ tam się znalazł Koryzna i też znakomicie znalazł go Tomasz Korolik. No i proszę Państwa, rzut rożny, jedna z ostatnich szans. Czyżby historia powtórzy się z Górzyna, bo historia czasem powtarzać się lubi. Teraz Korolik. No niestety nic z tego nie będzie. Nie teraz, nie w tej akcji. Może w następnej, o ile sędzia pozwoli jeszcze grać. Kamil Zaborowski. Krystian Laskowski, Mirosław Krzymianowski, może jak z dawnych lat. Krzymianowski, dobra piłka, ale nie ma tam nikogo w polu karnym. No dopiero teraz pojawił się Bartłomiej Toczaniuk, ale to za mało. Jednym zawodnikiem w polu karnym tutaj niczego się zrobić nie da pozytywnego. Trzeba tutaj więcej tych piłkarzy w białych koszulkach, więcej wsparcia. Michał Prokopowicz z autu, już Toczaniuk, Bartłomiej Toczaniuk. Jeszcze tam nabiega Paweł Lech. Czy to jest ta akcja? Paweł Lech. Łukasz Żurawiński. Laskowski. Tomasz Korolik. Źle. Ale ponownie Tomasz Korolik, może znów spróbuje Korolik po raz trzeci, ale Azarowski nie wypuścił piłki z rąk, bo tam już czyhał na dobitkę Toczaniuk z Koryzną. Silczak faulowany. Sędzia sygnalizuje zmianę, ale jeszcze nie teraz. Tomasz Korolik, Paweł Lech. Paweł Lech, to już proszę Państwa 88 minuta. Paweł Lech. Sam odważnie, Paweł Lech już w polu karnym. Lech, co teraz? Jeszcze Krzymianowski. Jeszcze Mirosław Krzymianowski, jeszcze tam zamieszanie. Jest Michał Kawalir. Oj. To będzie kartka dla Kamila Zaborowskiego na pewno. I to będzie chyba nawet kartka czerwona. Nie, jednak żółta. Rzut wolny dla zespołu z Górzyna. Dwóch piłkarzy stali w murze. Trzech piłkarzy z przodu. No zobaczymy, jak to rozegrają Górzynianie. I dobrze Marcin Stankiewicz. A dośrodkowywał Łukasz Buko. Krzymianowski nie sięgnął tej piłki. Ale próbuje odzyskać Mariusz Koryzna od autu Górzyn. A jednak Stal, jednak Stal. No i teraz Stalowcy robią przewagę w polu karnym. Krzymianowski, jaki wariant wybierze? Przewrócony Mariusz Koryzna.
Ale nie ma co tutaj szukać wiatru w polu. Trzeba tutaj szukać i znaleźć w końcu tą drugą bramkę, która ucieszy tutaj cały stadion. Sygnalizuje arbiter liniowy, rzut wolny dla Stali. Jeszcze brzydko uderzony Koryzna. No to nam się zrobiło zamieszanie. A jeśli faktycznie było to uderzenie w twarz, to musi być ewidentna czerwona kartka. Proszę Państwa, to chyba już będzie ostatnia akcja w tym spotkaniu. Rzut rożny dla Stali z prawej strony. Przepraszamy za problemy techniczne związane z tym, że jest dzisiaj naprawdę bardzo gorąco w Jasieniu i nam się po prostu przegrzał sprzęt. No tak czasem jest, no ale oglądamy to, co widzimy. Tomasz Korolik, lewy narożnik, zamieszanie i chyba nic z tego nie będzie. Jeszcze popychany Paweł Lech, ale to jest gwizdek końcowy. Stal Jasień, Hamar Górzyn 1-1. Kamil Chmielarz, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.